Ziomeczko! Ziomeczki, witajcie na naszym kanale. Jestem Amanda, ale Alena mi tam przysypia i próbuję ją budzić. I w ogóle mamy godzinę 17. Ja też jestem mega zmęczona po naszej wczorajszej nocy. Jesteśmy tak zmęczone. Mamy 18 prawie. I do tego mieliśmy fajny plan, ale niestety pogoda za oknem jest paskudna. Ale pada deszcz, przecież wcześniej świeciło słońce, teraz pada deszcz. Chcieliśmy sobie pojechać na piknik i wziąć planszówki i porobić coś, w ogóle gdzieś pochodzić, wziąć sobie kocyk. No ale niestety pogoda nie dopisuje. Jestem w tym pokoju i krzyczę: Lena, Lena! Nie odpowiada mi i mówię: co robi Lena? A Lena śpi. Teraz znaczy już ją tutaj próbuję dobudzić. O. Nie ma już spania, wstawaj krowa, bo mi w nocy nie będzie spała. Ja też przez to, że spałam tylko 3 godziny w nocy, jestem strasznie zmęczona i po prostu marzę o tym, żeby się położyć spać. Sama byłabym w stanie, myślę, że nawet zasnąć o tej godzinie. Ale teraz, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zapraszam również na mojego Instagrama i na mojego TikToka. A teraz po prostu zbieram się z Leną, zabieramy Finiaczka. Dobra, więc widzimy się z wami zaraz. Nie idziemy z Fini sobie na spacer, ale wymyśliliśmy, że w sumie jak jest taka pogoda brzydka, to możemy iść do bawialni. No i teraz jest to pytanie, czy iść z buta, bo mamy kawałek, tak 20 minut, czy jechać autem, ale ja no mówię, nie jeździłam autem już długo i da się sama bojebnie wsiąść. No nie wiem. Będzie trzeba to przemyśleć. A teraz idziemy. Fini, co ty się tak kręcisz w kółko? Fini, to jest pies Rondo. Hulk. Jezu, jestem tak zmęczona, że nie chcę mi się nic dzisiaj. Jezu, dlatego trzeba spać długo, żeby być wypoczętym, bo wtedy ma się energię na dużo rzeczy. A... mi się chyba nie będzie chciała spać. Nie? Co, wyspałaś się? No, Lena wypoczęta, a ja jestem tak zmęczona. No, dawaj teraz. Mama, dziś nie będzie. Odwija. Fini, chodź tutaj. Ty mi nie uciekaj. Dobra. Złowę gwiazdę. Gwiazdę? Tak. To jest ostrzem. Teraz złowę prawdziwą gwiazdę. Twój. No dawaj. Jeden. Ja w ogóle jeszcze mam takie, chciałam takie fajne zdjęcie zrobić. Widziałam na TikToku, jak gdzieś z chłopakiem takie robią, a ja nie mam chłopaka, więc zrobić takie z Leną. I może też bym, ale wtedy bym musiała jechać na myjnię z autem, umyć auto. A ja się boję nim teraz jechać. Zdecydowałam się, że będziemy tym autem. Damy radę jakoś, mam nadzieję. Damy radę? Tak. Ale ja się strasznie boję. Powiem wam, że tak mi rozbolał brzuch z nerwów. I to się może wydawać dziwne, ale naprawdę, to jak już tak się nie jeździ kilka dni, 9 dni nie jeżdżę, to już jestem strasznie zestresowana, jeszcze tego jestem zmęczona i się w ogóle już mam takie, wiecie, że o, zmęczona, nie powinnam siadać. Ale naprawdę, w ogóle tak blisko ta bawialnia, ale się boję. Patrzcie, jak ja mam mało miejsca tutaj, żeby ten, jaki mały odstęp. No ale nic, wejdę tak, żeby nie zarysować drzwi i... A, Lena sobie robi fotce z autem. Mam kabelek i moim marzeniem, takim małym, było to, żeby... Jak jeszcze nie miałam prawa jazdy, żeby sobie pojechać autem do piosenki. Robisz kruszku? Wiesz, to powiedz, lecę sobie bokiem jak żużlowiec. Jaka to jest piosenka? Nie wiem, nie pamiętam tytułu, ale czekajcie, zaraz sobie ją ogarniemy. Ja to tak czuję, to jest. Przynajmniej tak pokazuje mi YouTube. Nie czekaj, do tyłu to jest R. Ej, dobra, słuchajcie, dojechałam do Leclerca. Tam mamy naprzeciwko bawialnię. Ja się cała trzęsę, nie wzięłam okularów. Nie wiem, jak ja stoję, czy krzywo, czy prosto. Jakby aktualnie mnie to nie interesuje. Bo ja niby widzę bez okularów, ale mam zalecone jazdę w okularach, więc w sumie nie powinnam jechać bez okularów, bo bym... Ja umiem. Nie wiem, co mi za to grozi. Lena, co ją teraz zrobić? Ja tu dojechałam, bo... No bo po prostu już byłam jakby na środku drogi, się skapłam, że coś źle widzę, a teraz już jak się zatrzymałam, to ja nie wiem, czy ja będę w stanie ruszyć, żeby dojechać do domu po te okulary. Nie robisz to, ja ci mówię, co... Nie wiem, chciało mi się już wszystkiego, dzisiejszy dzień jest po prostu, zaraz się załamie. Idę zobaczyć, jak zaparkowałam.
krzywo stoję, ale mam tu gdzieś naprawdę. I jeszcze pada deszcz, no nie, to jest w ogóle... Zaraz się popatrzę tutaj. Ja to chyba tu zostawię, no nie? Niech mnie tu potem ktoś przyniesie do domu, bo ja nie wrócę chyba już autem. Dojechałam jakby, no bo co miałam zrobić? Zatrzymać się i włączyć awaryjne? Poszliśmy pod bawialnię, ja tym autem... Ej, bo mi jest po prostu mi jest tak przykro, jestem tak zła jakby na siebie. Jak mogłam zapomnieć, wiecie, o okularach? Okularach. No, ale nic, po prostu ja tym autem chyba nie wrócę. Ja to auto zostawię tutaj. Nie wrócę już autem do domu na pewno, bez okularów. Idziemy do środka. To jak ląduję, to stanę, co nie? No. Ale tutaj, jak chcę stanąć... No. A pamiętasz, jak ostatnio robiłaś na dworze takie jakby salto, takie z dziewczynami? Takie jakby fikołka w powietrzu, ja nie wiem, jak to zrobiłaś. Na trampolinie. No, jakoś tak robiłaś to z dziewczynami. O! Patrz, to jest prawie salto. Zobaczysz potem na filmiku, jak to wygląda. Gramy. Haha, brawo, teraz ty, dawaj. No dawaj, cwaniara. Obroniłam. Dobra. Spłonęłaś, pocikolała. Dawaj, dawaj. Zostawiam auto, nie jadę autem, bo ja nie mogę prowadzić bez tego i już nawet nie chodzi o mandat i o jakieś karę, tylko o to, że to jest niebezpieczne, wiecie? Na rozacie lepszą. No, dawaj. Ale ja do was pogadam później, teraz niech się Lena bawi. Co? Boli buba. I te kolory się tak zmieniają. Aha. Aha. No to dawaj, dawaj. Lena je batonika i tańczy jak to Lena. A ja co? A ja idę do domu na nogach. Internet mi w ogóle zamula, Aga mi sprawdzi autobus po prostu, czy po prostu nie mam jakiegoś połączenia. Bo ja jestem w bluzie, mi jest tak zimno, pada deszczor. I po prostu Mati po pracy przyjedzie do mnie. Gdzie jest moje auto? Weźmie moje kluczyki, przyjdzie tu na nogach i mi w to auto przywiezie pod dom. Czyli znowu pójdę spać o 24. Gdzie moje auto? O, widzicie, ja tak jechałam. To jest tak... Tam stoi, widzę już. Widzę już te chromy z daleka. Te chromy to jest okropieństwo. To ona? Ta stoi Bettina tam sobie. I se tam postoi do około 23. Się tak krzywo zaparkowane, ale już... Tak mam poprawiać, ale nic. Nie jest nawet tak bardzo. Nie jest tak bardzo. Stoję na dwóch miejscach parkingowych, ale mam BMW, więc podobno tak mogę.
No nic, idziemy na zakupy i mam nadzieję, że będę miała busa, bo jak będzie tak padać, będę miała wracać do domu z zakupami i w deszczu, to nie fajnie. Jakie to uczucie jechać autobusem? Fajnie? Impreza? Gdzie on jedzie? Opa! Radiostacja nasza! Ej, ja zawsze się stresuję jadąc autobusem, że nie zdążę wysiąść na swoim przystanku. Serio, albo że mi się nie zatrzyma. Stres, stres po prostu. Same stresy dzisiaj. Dzisiaj nie fajny dzień. Chodź gwiazda do domu. O wody. Ej, powiem wam szczerze, że jestem szczęśliwa, że wracam do domu. I co jeszcze chcę powiedzieć, to że zrobiłam bałagan. To jest piękne w ogóle, że wczoraj sprzątałam na filmie, a dzisiaj zrobiłam bałagan. Karoluś. O, Sepa szedł ode mnie. Nie. Nie idzie do klatki jeszcze, nie musisz iść do klatki, na chillu, na chillu. Witajcie w mojej łazience po raz kolejny i od czego ja zaczynałam swoją pielęgnację buzi wieczorem, jeżeli nie zapomnę zmyć makijażu. Zaczynam sobie od zmycia mojego makijażu płynem micelarnym, ja już go tu nie mam prawie w ogóle, jak widzicie, nie wiem czy mi starczy w ogóle na teraz. Oczy się tym zmyję, bo oczy są najważniejsze, znaczy w takim sensie, że potem oczy tak mydłem jakimś czasie tak nie lubię zmywać. Wkładamy opaskę i będziemy szli myć buzię. Ja z wami nie będę jej myła, bo ja była tu ją odwrócona bez sensu. Stosuję takiego. O. Wcześniej miałam, ale mi się skończył właśnie czarny, też selfie. Projekt, ale czarny, ale właśnie taki tylko czarny, jak spróbuję go znaleźć w necie i co do tego jeszcze jakoś nie mogę się wypowiedzieć, bo używam go, nie wiem, od może 5 dni, ale co do tamtego czarnego był super, więc wkleję wam go tutaj, gdzieś jak wyglądał i idę myć buzię i was wracam. I buzię wycieram ręcznikiem papierowym, znaczy nie zawsze, czasami zapomnę się i wytrę w ręcznik, ale podobno ten papierowy ma mniej bakterii i powinnam wycierać buzię nim. Kocham takie toniki w sprayu. Uwielbiam, bo ja w ogóle jak rano wstanę i umyję sobie buzię i zrobię tak. To ja się czuję, jakby mi już to pomogło. Ja już się czuję taka odświeżona. Serio, nie wiem czemu, ale kocham toniki w sprayu. No i teraz ta buzia mi schnie. To mam maść, znaczy maść, mam ją. Już jej nie mam, jak widzicie. Jest już wykorzystana prawie cała. I ichtiolowa, o. No i teraz sobie biorę i wiecie, pyćkam tam, gdzie mam pryszcze. No, no ja najlepiej mówię, najlepiej nałożyć na całą noc, zasłonić sobie plasterkami. No albo jak siedzicie i nic nie robicie po prostu, to sobie możecie nałożyć maść i wyglądacie w niej może nie super, ale jest bardzo dobra. Moja córa co robi? Halo, żyjesz? Ziemia Doleny. Grasz? No, ja ci literki drukuję. Tak, tak. No, bo bym zapomniała, idę drukować literki. Tak. Dostał siadać. Tak, bo jest już późno i trzeba je zrobić, potem ich nie zrobisz. Niezadowolona baba. Już siadać mi. Dobrze, to robię kolację. Tak, tutaj mamy drugi dzień tworzenia z aplikacją. Fajne i mega fajne, powiem wam, ten zestaw Lena sobie wybrała. No tak, więc już mamy godzinę. Oła, Lencia! Na ciebie? Mamy 1:09. Zbieramy się już powoli spać po prostu. I co? I będziemy się odzywać rano do was. Zobaczymy, o której wstanę. Mam nadzieję, że dzisiaj się wyśpię i pośpię chociaż o tej 6:30. Witajcie w przepiękny poranek. Jestem tak
śpiące. Wstałam w ogóle o 4:30, aczkolwiek udało mi się zasnąć. Ale muszę budzić Lenę i lecimy do zerówki. Mój organizm potrzebuje snu. Teraz nie wiem, czy pić Energola, bo jak go spożyta z Energola, no to już jak wrócę, nie zasnę. Idę teraz wybrać Lenię ubrania i ją ubrać. Jednak napiję się tego energy drinka. A potrzebuję energii. Ktoś tutaj aż chyba potrzebuje energii. Ubrałam już Lenę. Lena! Pokaż pyszczek. O, jaka ładna. Ja się zabieram za Energolka i idę ją zaraz budzić, tak żeby, wiecie, już wstała, wstała. Ciężkie poranki. Kurde, łyskałam. Ej, przyniosłam Lenę. Położyła się na ziemi. Lena! Wstawaj! Dzisiaj spać o 20. Zmiana lokalizacji zaś. Halo! Idziemy czesać. Kochanie! No, to widzę, będzie ciężko. Idziemy, ale ciężko. Dzisiaj był naprawdę bardzo ciężki poranek, jeżeli chodzi o Lenę. Chyba takiego poranka nie miała już od... odkąd chyba pamiętam. Zawsze na ogół tam gdzieś właśnie ubierałam i za chwilę się budziła, a teraz się budziła i że jeszcze no, wstaliśmy troszkę za późno, to ona, wiecie, zawsze się ubiera, no, telewizor ogląda i się wtedy tak budzi. No ale dzisiaj nie mogła i... ale nic, da radę, musi przeżyć. Ja też muszę przetrwać ten dzień. Nasz odcineczek dobiega końca, ale na też się pożegna, powiedziała. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał, bo brakuje 3000 do 50 tysięcy. Niesamowita. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Pa!